Siema, witam bardzo serdecznie. Z racji na to, że wiele house tourów na kanale się pojawiło, jestem ekspertem od house tourów, wiadomo, to nie mogłem przejść obojętnie obok house touru Sławomira Mentzena, domu Sławomira Mentzena. Może nie mianowicie, a chciałbym zaznaczyć, że ten house tour jest robiony przez Sutter Express. Chłopaki nie do końca potrafią w dobre house toury. I nie wiem, jak to wyjdzie. Liczę, że będzie ok, ale dziś podskórnie wydaje mi się, że to raczej będzie klapa. Sprawdźmy, no sprawdźmy. Panie Sławku, codziennie pan tak z cygarem, piwkiem się relaksuje, czy jednak to jest od Gdzie? święta? Nie częściej niż raz w tygodniu, a ostatnio nawet rzadziej. Zdecydowanie wolę cygarem zająć się, jak jest zima, jak jest jesień. W lato też nie mam tyle czasu. Ty, ale ogólnie, ej, cygaro? Nie wiem, nigdy nie paliłem cygara. Nigdy nie paliłem cygara. O, w ten sposób. One jest drogie? No ja zwykłe fajki palę, no to wiesz. Nie wiem, one tam kosztują 20 zł, nie? No 18. A ile takie cygaro kosztuje? Jakby wiesz, jakbyś miał to na sztuki kupować. Znaczy na sztuki, no dobra. Właśnie ja w ogóle nawet nie wiem, czy to się na sztuki kupuje. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nie na sztuki, nie? Że to się. Że. Nie mam pojęcia. Jak wiecie, czy to jest jakoś, nie wiem, w paczce, ile to kosztuje, to możecie mi dać znać. Kamil Szewczyk, to jest program Politycy od Kuchni. Jesteśmy w domu Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji. No, widać, że w krypto roli Sławek. Widać, że Sławo w krypto roli. Pan Sławomir Mentzen właśnie nadchodzi, witamy. Dzień dobry. I tu na wstępie zauważyłem zdjęcia z wakacji. Tak. Pan, żona, dzieci, niech panu powie. Tu miał pan bujną fryzurę, widzę, jakąś taką. To przed zmianą fryzury, to jest chyba okolice 2018 roku z żoną na Malcie wtedy. Tamtych zdjęć już operator nie pokazał. No nie wiem, no co jest z operatorami? Jakby, ja pamiętam, jak oglądaliśmy Sejm, w sensie Sejm, to Hołownia, jak prezentował, jak wygląda sala sejmowa, to ten operator też był taki na wątpliwej jakości. Tu widzę, że się nic nie zmienia w Super Ekspresie. Jest to samo. Nie wiem, może to jest ten sam człowiek. Tak, nie, przepraszam, to był 2019 rok w trakcie kampanii parlamentarnej do Sejmu. Dobra, o kurde. Ale no, nieźle, nieźle. Udało mi się wyrwać na parę dni na Maltę, tylko z żoną zawsze raz w roku lecimy albo jedziemy gdzieś z dziećmi na jakiś tydzień, dwa i też jeszcze tydzień bez dzieci już gdzieś. W tym roku też, z tego co słyszałem. W tym roku też, najpierw właśnie za parę dni lecę z żoną i z przyjaciółmi na Maltę, a potem w sierpniu z dziećmi i z żoną tydzień w Barcelonie. I jak pan wspomina te wypady, które panu utkwiło najbardziej w pamięci z tych wakacyjnych wyjazdów? Z tego co tutaj widzę... Bo tu mamy Maltę, tak? I jakie jeszcze kraje? Tu mamy Meksyk. To jest zdjęcie z Tulum, jeżeli dobrze pamiętam. Okej. Okay. No Meksyk może być ciekawy, bo to jednak. Znaczy, zależy, gdzie lecisz do Meksyku. Bo jak lecisz do jakichś takich miejsc stricte turystycznych, o ile w Meksyku w ogóle są miejsca turystyczne. Nie no, są, oczywiście, że są. Jakby. Wydaje mi się, że Meksyk może być ciekawy. Nigdy nie byłem, ale że może być ciekawe pod względem historycznym. Starożytnych cywilizacji. To może być ciekawe. To akurat, czemu akurat Meksyk? To tutaj, tak? Tak, czemu akurat Meksyk? To był 21 rok i absolutnie nigdzie nie dało się polecieć, jeżeli się nie miało tych certyfikatów covidowych, a ja z powodów politycznych postanowiłem się nie szczepić, więc jedyne miejsce, gdzie mogłem polecieć, to Meksyk. I dlatego poleciliśmy akurat do Meksyku. A reszta, tak, Malta, Meksyk.
Tutaj, co jeszcze mamy? Tu jakieś, tu widzę, że jest... Europa, tak? Rzecz, nie, nie. To są różne miejsca, ale akurat jak patrzę na te zdjęcie, to widzę Włochy, Chorwacja, tu jest zdjęcie z Berlina, Łódź, Rzeszów, znowu Meksyk, a tamto to... Meksyk, Malta, Łódź, Rzeszów. Okej, to pewnie ma pan... A tu mamy, widzę, Amsterdam, więc po głównie po Europie. To pewnie ma pan, znając życie, dużo magnesów na lodówce. Zaraz sprawdzimy. Tak, mam całą lodówkę w magnesach. Ja nie jestem fanem robienia sobie zdjęć. Jakby rozumiem narrację ludzi, że no zdjęcia to jest zapisanie tej chwili, tego ułamka, tej ulotnej chwili, tak, na wieczność. No na spoko, jakby rozumiem, jeżeli ktoś lubi, to spoko. Ja nie lubię, nie mam takiej potrzeby, nigdy nie miałem. Mam prawdopodobnie kilka jakichś swoich zdjęć, raczej jak byłem młodszy, gdzieś w wieku pewnie szkolnym. No i wiadomo, że gdzieś tam jak byłem malutki, nie? No to też. Ale już od wieku jakby takiego późnego nastolatka już nie brałem udziału w żadnych zdjęciach. Więc jakby historia fotograficzna, moja historia skończyła się gdzieś na wczesnym nastolatku, nie? O, dobra, wiem, które zdjęcie było ostatnie, zrobione jakby z własnej woli. To nie mam zdjęcia do dowodów, bo no to musisz zrobić, ale tak z własnej woli to chyba było na bierzmowaniu. Jak miałem 16 lat, 16 albo 17, jakoś tak się chyba do bierzmowania chodziło. I to było faktycznie takie z mojej własnej woli. I to było tyle. Nie przypominam sobie innych zdjęć, które robiłem. No. Zapraszam do kuchni. Do kuchni pierwsze, co? Dobra, idziemy. To dla 15 lat temu, widzowie. Przestronna kuchnia, duża przestrzeń. I pierwsze, co bije po oczach, to... Ej, taka Znaczy, to jest posrebrzana chyba lodówka, nie? Chyba, że to się tak w kamerze odbija, bo to nie jest czarna lodówka. A może jest, ale właśnie takie ciemne lodówki mi się mega podobają. I ogólnie to połączenie białego z czarnym, no jest fajne. Podoba mi się. Lodówka z magnesami. Tak. Ja też mam, ale nie aż taki mam syf na lodówce, nie? Moja mama uwielbia magnesy i se zbiera. Magnesy czy magnezy? Bo jedno to jest lecznicze, no lecznicze, no suplement, witaminy, o, nazwijmy to witaminy, a jedno to jest właśnie to na lodówkę, nie? Na lodówkę czy tam po prostu, wiesz, jakieś tam narzędzie do pracy, nie? Tylko nie wiem właśnie, które jest które, czy magnez, czy magnes. Jak się gdzieś ruszamy, to wracamy zawsze z magnesem. Mhm. Magnesem, okej, okay, czyli czy tak? Widzimy tutaj Chorwację, Francję. Ale najebane tu jest. No, przekrój całą Europę, można powiedzieć. Belgia, Włochy, Wiedeń, Malta, Budapeszt, tak. Malta, Austria, Portugalia, Luxemburg, Amsterdam, nawet. Barcelona. Które z tych miejsc pan najbardziej lubi, uwielbia wracać do niego? Bardzo lubię wracać na Maltę, właśnie dlatego też lecimy po raz kolejny na Maltę. Bardzo lubię tą wyspę. No. Tam chyba jest jakiś rajd podatkowy, albo był kiedyś rajd podatkowy na Malcie. Lubię. Ja pamiętam, że Malta mocno słynęła z tego, że tam pokerzyści lubili jeździć, bo tam nie było praktycznie podatków. No, nie wiem jak jest teraz, bo no, moja kariera pokerowa skończyła się jakieś 10 lat temu. Tak? 2015. No, to 9 lat temu.
Barcelonę lubię, Paryż, Włochy. Jest mnóstwo miejsc, gdzie chciałbym wracać albo gdzie wracam. A myślał Pan o tym, żeby zamieszkać kiedyś właśnie w tych miejscach? Czy jednak Polska to jest... Gdybym chciał mieszkać poza Polską, to już teraz mieszkałbym poza Polską. Jednak tu się czuję najlepiej i raczej jak gdzieś jadę, to w celach czysto wakacyjnych. Chociaż nie wykluczam, że kiedyś może gdzieś na parę miesięcy pojadę odpocząć, odciąć się od wszystkiego. Jasne. Panie Przewodniczący, stały punkt programu Lodówka. No, musi Dawaj lodówkę, co mamy w lodówce? Wydaje mi się, że męcem może mieć tam tak, alkohol i jakieś gówno do jedzenia. W sensie, wiesz, jakieś takie fit jedzenie, nie? Lodówkę tajemnicy, żeby pokazać widzom, co ma pan w lodówce. Nic spektakularnego, w dodatku zaraz wyjeżdżamy na wakacje, więc raczej opróżniamy lodówkę, żeby jak najmniej... Dobra, co my tam mamy? Jakieś kurwa sery? Nie wiem, to jest śmietana? Jakiś nadal? Ej, spodziewałem się, że będzie tutaj naprawdę jakaś woda. Ej, tam jest... to jest Oshi? Takie z dziutkiem. Ej, to... wygląda jak Oshi. A ja się na Oshi znam. Jajka. Okej. Okay. Nie, no w miarę git. Czyli stałe produkty pewnie w każdej polskiej lodówce, czyli jajka, masło, tak, mleko. W tej lodówce tak, mam jeszcze lodówkę na wino, ale to nie będziemy jej otwierać. Okej, dobra, to zostawmy lodówkę. Ale fajna, bo ona się tak jak gdy wiesz, w dwie strony otwiera, dojebana, fajna, no. Widzimy też dyplomy na lodówce. Kupony dla mamy to pewnie dzieci rysowały, tak? Tak, ostatnio byliśmy w szkole, były takie spotkania dla rodziców z okazji dnia mamy, z okazji dnia taty i tu widzę, że Ala narysowała dla mamy. Może żona sobie skorzystać z któregoś z kuponu, jeszcze z żadnego nie skorzystała. Właśnie, z którego pan skorzysta? Weekendowy wyjazd może albo... Znaczy to dla żony, więc to ona jasne, no tak, ale to może, że dla państwa razem, to może... Nie, bo to jest napisane kupony dla mamy, tak. Zdecydowanie. A poniżej mamy dyplom, Helena Madsen, to pańska córka. W jakimś konkursie brała udział, jej dobrze poszło. Często pan chodzi na wywiadówki, jeśli jesteśmy przy dzieciach? Nie, żona chodzi. Ja niestety mam bardzo dużo pracy i nie jestem w stanie jeszcze czasu. On nie też zawsze mama chodziła. On jest stary, chyba nigdy w życiu nie poszedł na wywiadówkę. W sumie może i dobrze, bo mi się wydaje, że mój stary nawet nie wiedział, do jakich ja szkół chodziłem. Co na wywiadówkę wygospodarować. Piekarnik. Rozumiem, obstawiam w ciemno, że pan nie pichcie nic. W piekarniku to nie potrafię. Dobra, to przejdźmy dalej. No wiadomo, to nie jest pana królestwo. No tak, to jest kran. Więc nie będziemy przeruszać wątków kuchennych. Ale może okna pan myje, czy nie? Nie. Też nie. Podłogi pan też pewnie nie szoruje. Tak jak mówię, ja dużo pracuję. Okay. No to nieźle polega żonie. Ale inna praca, jasne. Panie Sławku, widzimy tu butelki. Kolekcję butelek alkoholu. Co pan najbardziej lubi tutaj pić? Zawsze mamy z żoną bardzo duży zapas białego wina. Agnieszka dba, żeby nam się nigdy nie skończyło. Bardzo lubimy białe wino. Czyli do kolacji, rozumiem, tak? Do obiadu? Do kolacji, do jakiegoś filmu. Więc białego wina zawsze mamy dużo. Do tego piwa mamy zawsze dużo, bo lubię piwo. Co do zasady nie piję i nie lubię mocnych alkoholi. Mam tam oczywiście też barek, gdzie jest mnóstwo jakichś whisky, koniaków, tego rodzaju rzeczy, ale tego w zasadzie nie piję. Jeżeli mam jakichś gości, którzy lubią whisky, to im wtedy im poleję. Natomiast sam piję raczej piwo, głównie pszeniczne, no i do tego białe wino. A czy jakichś polityków pan gości tutaj w domu i częstuje pan trunkami? Tak, natomiast takich... Grzeciek Brown z gaśnicą dołu. Takich spotkań się nie zdradza. Tak właśnie, tak myślałem, że pan tak odpowie. Ej, opinia. Stół jadalny. Wiesz, jakby takie miejsce w mieszkaniu, w domu. No w mieszkaniu to trochę chyba ciężko, ale w domu. Miejsce, gdzie z założenia rodzinnie macie się spotykać i jeść wspólnie posiłek. Jozles, chuj, nie? Strasznie jozles. Jakby u mnie nigdy czegoś takiego nie było i chyba nigdy też
nigdzie u swoich znajomych, u swojej rodziny nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale na filmach, na jakichś tam, nie wiem, no, głównie na filmach, nie? Czyli w jakichś programach, to często widzę taki właśnie stół, gdzie z założenia rodzina ma się spotykać i jeść. Jestem ciekaw, ile razy faktycznie stanie się tak, że wspólnie będą jedli posiłek. Kuchnia to nie jest Pane Królestwo, więc to jest Pane Królestwo. Zdecydowanie telewizor. salon. Tam spędzam dużo więcej czasu, no i gabinet, ale to nie będziemy tam wchodzić. Bardzo dużo czasu, jak czytam, to właśnie leżę tutaj na kanapie, bo lubię najbardziej czytać na leżąco. I tu mam swoją jedną biblioteczkę. Tu są takie książki, raczej takie lżejsze. Jakieś powieści, jakieś książki publicystyczne, historyczne, zarówno moje, jak i żony. A w gabinecie mam też dużo regałów z książkami już takimi bardziej twardymi, technicznymi. Ekonomia, biznes, polityka. Twarde książki, fajne określenie. Psychologia przydatnymi w pracy. Co pan ostatnio czytał z tych książek, które tu widzimy? To są właśnie, tak jak mówiłem, książki bardziej rozrywkowe. Tutaj czytałem ostatnio Ziemkiewicza, Strolowaną rewolucję, z tych, które przynajmniej tutaj widzę. Dużo więcej niestety muszę teraz czytać książek dotyczących właśnie polityki, prowadzenia kampanii wyborczej, psychologii, biznesu. I właśnie, bo kiedy to było nagrywane? Ale to mam je w gabinecie, tutaj są takie lżejsze książki. Bo jak oni jechali, nie było i wydawało mi się, jakby początek tego filmu, że ta pogoda była taka letnia mocno, jesienno-letnia. O, patrz, czekaj. Czekaj. Tu. A był taki kadr na roślinność chyba. Włączyłem czy nie włączyłem? Nie włączyłem. O. Ej, lato w chuj. Patrz, jakie zielone są te drzewa. Ewentualnie jakaś giga wczesna jesień. Okej, dobra. Czyli to jeszcze było chyba przed wyborami. No. Nie, no wydaje mi się, że musiało to być przed wyborami. Dobra. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Zrejdziemy do tych książek. Koniaków. Tu są takie książki bardziej ewolucji, książek dotyczących biznesu, ale to mam je w gabinecie. Tutaj są takie lżejsze książki. A tutaj mamy mapę jakąś, tak? Też... Tak, to jest Polska w XVII wieku. Kupił pan, rozumiem, tak? Czy otrzymał w prezencie? Tak. Droga taka Polska w XVII wieku? Nie pamiętam, bo to już od lat wisi. Po drugiej stronie mamy herb. Co to za herb, panie Sławku? To jest herb Korporacji Akademickiej Kujawia, której jestem członkiem. To może przejdziemy, tak? To jest stowarzyszenie studentów toruńskich uczelni. Zresztą powstało strasznie dawno temu, w 1919 roku. I przed wojną studenci Kujawi byli na Akademii Rolniczej w Cieszynie. Mhm. Natomiast potem wojna wybuchła, wszyscy poszli walczyć. W trakcie PRL-u działalność Korporacji Akademickiej była zakazana i Kujawia została reaktywowana tu w Toruniu w 2002 roku, więc jeżeli ogląda nas jakiś student jakiejś uczelni, ale student, bo to jest stowarzyszenie tylko męskie, nie żeńskie, to zapraszam do kontaktu z Kujawią. I tu przy okazji zapytam o zdjęcie ślubne, tak? Tak, to jest... Przypomnij pan, który to był rok? To był, oczywiście pamiętam, 31 lipca 2010 rok, czyli niedługo... 15 lat niedługo. Mamy już 13. rocznicę ślubu. Czekaj, którego? 10. rok, czyli niedługo mamy już... Jeszcze. 31 lipca 2000... Okej, czyli to jeszcze było przed lipcem nagrywane. Boże. 2010 rok, czyli niedługo mamy już 13. rocznicę ślubu. Okej.
Dobrze, i tu widzę jeszcze głośniki, ale to jest podłączone. Słucha pan muzyki tutaj też z głośników? Tak, to jest właśnie, bardzo lubię te chwile, kiedy... Czyli tu się pan luzuje, tak? Tak, tutaj sobie siedzę, luzuje. Puszczam z taką playlistę, mam taki whisky jazz, z whisky blues, przepraszam, whisky blues na YouTubie, cygaro, jakieś piwo albo wino, książka i tak odpoczywam, już żona z dziećmi śpią i mam wtedy późnym wieczorem trochę czasu dla siebie i bardzo lubię się w ten sposób relaksować. I o której pan się kładzie spać zazwyczaj? Ja późno się kładę. Ale co, czwarta nad ranem? Czy raczej aż tak nie? To zależy. Ostatnio nawet się po piątej kładłem. Natomiast tak koło północy raczej, no czasem później. To zależy, ile mam pracy. No cygaro to tak trochę Donald. Ogólnie podoba mi się jakby założenie tego domu, bo inaczej, może tak, nie podoba mi się, że on jest taki przeszklony, że te okna są, wiesz, takie wielkie, ogromne. Tego fanem nigdy nie byłem, nie? Ale to połączenie kolorów, białe z czarnym, fajnie. Panele, spoczko, nie? Fajnie to wygląda. No i też taki trzestronny się wydaje, nie? Jest taki efekt, że wydaje się, że to ten dom jest trzestronny. W Tusk, pamięta pan cygara. A to nawet nie skojarzyłem tego z Tuskiem. Jest house tour Donalda Tuska? Bo raczej Jarosława Kaczyńskiego nie wiem, ale to byłaby petarda. Ale to byłaby petarda. Obejrzałbym. Panie Sławku, codziennie pan tak z cygarem, piwkiem się relaksuje, czy jednak jest od święta? Nie częściej niż raz w tygodniu, a ostatnio nawet rzadziej. Zdecydowanie wolę cygarem zająć się, jak jest zima, jak jest jesień. W lato też nie mam tyle czasu. Zdjęłem powiadomienie. Sprawdź swój raport w sprawie chodzenia. Ok, dobra. Dołączyła do naszej rozmowy pani Agnieszka, żona pana Sławomira Męcena. Tena. Witamy, ale piękne mieszkanie, piękny dom. To nie tylko pana sprawka pewnie, ale i małżonki. Powiem więcej, to w ogóle nie jest moja sprawka. Tak. To jest całkowicie zasługa mojej żony, bo kiedy kupiliśmy ten dom 2,5 roku temu, z zewnątrz nam się bardzo podobał, ale wystrój w środku tak nie był do końca w naszym guście, więc zmieniliśmy absolutnie wszystko. To w zasadzie nic nie zostało poza schodami, nie tylko meble, ale podłogi, ściany, wszystko. Czyli wszystko było... Kuchnia, łazienki. To był remont stulecia jak dla mnie. Chyba z pół roku trwał, już miałem go dosyć. A ja tak naprawdę nic nie robiłem, bo to żona wszystko wybierała. Miała oczywiście architektkę wnętrz, która to planowała, ale to trzeba było potem z kilku opcji wybrać. I gdyby nie moja wspaniała żona, to absolutnie tak dobrze by nie wyglądało. Sadek, ona tylko powiedziała dzień dobry i tyle. Biedna pani Agnieszka. W takim razie ja zostawiam was samych, mężu. A my jedziemy na... No niesamowite. Kto to kurwa montował? A piwo do pubu Męcen. Zapraszam do środka. Idziemy. Politycy od kuchni. Gościliśmy w domu Sławomira Męcena. Dziękujemy bardzo. Również dziękuję. I zapraszam do oglądania kanału Super Expressu. Dobra, to jest tyle. Okej. Okay. Możemy podsumować w takim razie ten house tour. Czemu taki kadr ustawiłem? No bo jest najbardziej chyba odpowiedni na koniec. Powiem tak.
I dobitnie powiem. Sutter Express nie potrafi robić haustury. Dlaczego tak uważam? No bo każdy szanujący się twórca hausturów w Polsce wie, co jest najważniejsze. No? Co jest najważniejsze w hausturze? No łajenka. No łajenka jest w hausturze najważniejsza. A tutaj dostaliśmy ścianę ze zdjęciami, kawałek kuchni z lodówką i salon z półką na książki. No nic więcej. No fatalnie Sutter Express robi te hausturę. Średnio. A gdzie sypialnie? A gdzie całe mieszkanie, no, cały dom? No lipa, po prostu lipa. No, dzięki bardzo. Cześć.